9 czerwca 2019 roku. Ta data złotymi zgłoskami zapisze się nie tylko w historii Lubina, ale i w historii polskiej kolei. Po 15 latach do Lubina wracają pociągi, ale już 8 czerwca z tej okazji wielkie, cudowne, nieprzewidywalne wręcz widowisko. O szczegółach nam opowie pani Urszula Kozon, która jest naszym gościem z Lubińskiego Urzędu Miejskiego. Witam serdecznie. Witam serdecznie państwa. Zapowiada się wielka feta. No, bardzo widowisko, które będzie nowoczesnym, tak jak wraca kolej nowoczesna do Lubina, tak będzie nowoczesny, piękny pokaz, koncert, muzyki, światła, dźwięku, muzyków. Wszystko, co piękne, będzie w Lubinie 8 czerwca. No to zdradźmy trochę szczegółów, gdzie mieszkańcy powinni, o której godzinie się udać, by być częścią i móc przeżywać to wielkie widowisko. Wszystkich mieszkańców zapraszam na stację Lubin, czyli na ulicę Kolejową, która ożyje w tym dniu. Proszę pamiętać, że zmienia się komunikacja w mieście, więc o tym będziemy osobno państwa informować, a już o 19:00 koncert zaczyna Sarsa. Po koncercie Sarsy będzie wielki koncert orkiestr, 180 muzyków, tancerzy. Również w tym koncercie muzyki filmowej wezmą udział lubinianie, którzy w castingu zostali wyłonieni przez dyrygenta Mariusza Dziubka, który poprowadzi całą tą imprezę. I w różnych momentach, bo koncert muzyki filmowej to filmy polskie, ale nie tylko, różne niespodzianki. Nie zapomnieliśmy o nikim, tak? Jest miejsce dla młodzieży, dla dzieci, ale również dla mieszkańców Lubina, którzy przyjechali tu z Kresów. I o tym nie zapominamy, że tutaj ten pociąg kiedyś się dla państwa zatrzymał, a dzisiaj jesteśmy w XXI wieku w Lubinie i możemy się cieszyć nową koleją w mieście. Właśnie, XXI wiek, jak na XXI wiek przystało, tak jak pani mówi, no kolej nowoczesna, komfortowa, która na przykład na trasie Lubin-Legnica będzie kursowała w 15 minut, niesamowite, ale tak naprawdę między tymi pociągami, zanim one wyruszą na trasę tego 9 czerwca, będzie właśnie wiele się działo. Zagrają orkiestra właśnie między pociągami, przy akompaniamencie, no nie tylko wielu instrumentów, ale i chyba światła i ognia. Tak jest. Ja powiem, że będzie kilka niespodzianek, tak? I jak Marcin Sójka, który wystąpi w tym koncercie, śpiewa "Zaskakuj mnie", tak my też państwa chcemy zaskoczyć, więc wszystkiego nie powiem, bo ileś niespodzianek będzie. Ale proszę państwa, świętujemy już od wczesnych godzin, rannych to może nie, ale do południowych, bo orkiestry, które do nas przyjadą, 3 orkiestry z różnych miejsc w Polsce, będą gościć już i zapraszać państwa na nasz koncert w różnych punktach miasta. Więc możecie spotkać tych muzyków już na naszych ulicach od rana 8 czerwca. A potem wszyscy zbiórka o godzinie 18. I kolej na Lubin, proszę państwa. Kolej na Lubin. Nic więcej dodać, nic ująć. Po prostu nie może was zabraknąć podczas tego historycznego momentu. Powitajmy pociągi po 15 latach w Lubinie wszyscy razem. W imieniu prezydenta i wszystkich organizatorów zapraszam państwa serdecznie. 8 czerwca, godzina 19:00, kolej na Lubin.